przededniu wybuchu wojny rezerwy bankowe nazistowskich Niemiec wynosiły około 120 milionów dolarów w złocie. Podbój ogromnych obszarów Europy otworzył przed III Rzeszą nieograniczone możliwości grabieży. W maju 1945 roku specjalna komórka finansowa Armii Stanów Zjednoczonych oszacowała, że naziści mieli około 300 ton złota, którego wartość wyceniona na około 781 milionów ówczesnych dolarów. Dziś taka ilość złota byłaby warta blisko 6,5 miliarda dolarów. Część tych depozytów mogła pozostać na ziemiach odzyskanych, które w wyniku decyzji wielkich mocarstw przypadły Polsce. Wiadomo, że Niemcy nie wszystko zdążyli stąd wywieźć, a część być może zdołali ukryć. Jako główne tereny złotonośne typowano Dolny Śląsk, a zwłaszcza rejon Sudetów Zachodnich, Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze i Góry Izerskie. W powojennym chaosie rozpoczął się wyścig po złoto. Wyścig, w którym wzięły udział sowieckie i PRL-owskie służby specjalne, wojsko, generałowie, pułkownicy i ministrowie na najwyższych stanowiskach. Ten wyścig z przerwami trwa do dnia dzisiejszego. Złoto miało mieć wartość 40 miliardów dolarów. Oni wszyscy myślą o tym, że to złoto jest pod Śnieżką, a ono jest pod Śnieżką, ale strony czeskiej. Generałowie dowodzący tymi służbami, ale i kierujący tymi resortami, na dźwięk złota dostawali drgawek. Powiedział do mnie, pan nie umrze w swoim łóżku, ale proszę, niech pan się za to weźmie. Szef zarządu mówi, żeby staraj się znaleźć. W połowie lat 90. tygodnik Głos opublikował informację, że polski rząd szuka na Dolnym Śląsku tak zwanego Złota Wrocławia. Tą sprawą zajęliśmy się, zdaje się, w 94 lub 95 roku. Pułkownik Jan Lesiak był szefem zespołu inspekcyjno-operacyjnego w gabinecie szefa UOP-u. Jego ludzie zajmowali się głównie inwigilacją partii prawicowych, ale nie tylko. W 1999 roku Rzeczpospolita ustaliła, że jednym z zadań Lesiaka było poszukiwanie pociągu ze złotem, który rzekomo w czasach wojny został przez Niemców ukryty i zasypany w sztolni w Sudetach. Pociągu ze złotem NSDAP nie znaleziono do dzisiaj. Dopiero jesienią 2006 roku, po odtajnieniu akt sprawy pułkownika, nie było już wątpliwości. Prowadzono sprawę kryptonim T na sprawdzenie wiarygodności oferentów, którzy proponowali wskazanie miejsc ukrycia dóbr materialnych i kulturalnych przez wycofujące się wojska III Rzeszy. Wyjaśnieniami tymi zainteresowany był wicepremier Kołodko, minister Żelichowski i minister Polak. Do jednego z ministrów zgłosił się człowiek, który hobbystycznie zajmował się poszukiwaniem dóbr ukrytych przez wycofujące się oddziały III Rzeszy. Człowiekiem tym był niejaki Władysław Podsibirski, przedsiębiorca z podwarszawskiego Raszyna. Spotkałem się z takim dość alarmistycznym sygnałem, że trzeba działać, bo kręcili się tam w tamtej okolicy jacyś Niemcy, którzy podobno przygotowywali się do skrytego wydobycia tego skarbu. Podsibirski twierdził, że zna lokalizację tunelu pod górą Sobierz w Piechowicach koło Jeleniej Góry. To właśnie w tym tunelu Niemcy mieli ukryć pociąg ze złotem. Sporządził nawet mapę, na której zaznaczył wejścia do podziemi. Spotkałem się z tym panem, no mapa była narysowana w pośpiechu, widać tak bardzo z grubsza narysowana. Plany były ukrytych wszystkich dóbr materialnych przez III Rzeszę Niemiec tu, prawda, w Kotlinie Jeleniogórskiej. To były określone plany wejścia, tunele. To miejsce pokazywałem ministrowi Żelichowskiemu. Zaskoczyło mnie, że konfiguracja terenu naturalna została w sztuczny sposób zmieniona i zostało to bardzo umiejętnie zamaskowane. Pociąg miał przejechać specjalnie wybudowanym torem kolejowym z terenu fabryki Karelma, położonej kilkaset metrów od zbocza góry. Okolice Piechowic, czyli dawnego Petersdorfu, dobrze zna pułkownik Henryk Piecuch, który przybył tu wraz z pierwszymi polskimi osadnikami w 1945 roku. Była tam taka fabryka nazwana dzisiaj Karelmą. Ludność nazywała ją dynamitką. Produkowano tam bomby głębinowe, torpedy. Tunel Podsibirskiego miał być częścią podziemnych instalacji Karelmy. Tor, po którym przejechał złoty pociąg, miał zostać rozebrany, a wlot tunelu wysadzony i starannie zamaskowany. U stóp góry widać pozostałości systemu kilku betonowo-ceglanych studzienek. Obok stoi niewielki betonowy budynek przypominający wartownię. Niejasne przeznaczenie tych konstrukcji wydawało się potwierdzać teorię Podsibirskiego i sugerować, że we wnętrzu góry coś się jednak kryje. Po jakimś czasie wysłałem inny przyrząd, już bardziej precyzyjny, bardziej czuły, z
pojazdem. No i wówczas w odległości gdzieś tam 700 metrów od tego miejsca, gdzie nam wskazał właściciel tej mapy, ustalono, że jest w glebie, w skale w zasadzie taki 15-metrowy otwór z torami kolejowymi. No, w środku tego otworu, no, te tory gdzieś się ciągnęły około 10 metrów, dalej nasz przyrząd nie sięgał i był zasypany 6-metrową warstwą ziemi mineralnej, na której posadzony został las. Zaskakujące wyniki badań zleconych przez ministra środowiska zaostrzyły apetyty najwyższych osób w państwie. Wydawało się, że złoto jest w zasięgu ręki. Kołotko traktował to też tak trochę, powiedzmy, hobbystycznie. Spotkaliśmy się kiedyś tam w jakiejś innej sprawie, kiedy były straszne problemy budżetowe, bo bez przerwy w Polsce takie budżetowe problemy są. Ja żartem powiedziałem, no, panie Grzegorzu, to jak trochę dostanę na resort, to ja panu powiem, gdzie jest ukryty skarb. Wynegocjowaliśmy jakąś umowę, która miała wejść w życie pod warunkiem, że ci panowie przyniosą oryginalną dokumentację wskazującą na fakt istnienia tego znaleziska. Umowa na wydobycie skarbów przewidywała wypłatę 10% znaleźnego. Strony zobowiązywały się do zachowania w ścisłej tajemnicy jej treści. W imieniu Ministerstwa Finansów umowę podpisał wiceminister Jan Bogutyn. Problem polegał na tym, że pan Podsybirski w miejscu, gdzie wskazał, nic nie było. W związku z tym informacje o tym, gdzie jest ten otwór, miałem ja. W sprawę włączono także Urząd Ochrony Państwa. Funkcjonariusze mieli dyskretnie sprawdzić wiarygodność Podsybirskiego i jego wspólników. Jednym z tych takich źródeł, na które się powoływał pan Podsybirski, były właśnie osoba zamieszkująca w Kielcach, czy pod Kielcami. Przyjechało dwóch panów do mnie tutaj, nie? Z łopu byli. Zapiski tam różne i szkice miałem w teczce, ale miałem tu na działce schowane pod dywanem tam na podłodze. Za jakiś tydzień czasu, może mniej, ja zaglądam, ale ja tego nie mam. Ci z łopu zrobili mi tutaj, w międzyczasie, jak mnie nie było, przegląd. Dwóch oficerów z Urzędu Ochrony Państwa, kiedy zawłaszczyli dokumenty, w Urzędzie Ochrony Państwa narobili ksero, kopii z tego, a oryginały dostarczyli, prawda, Bogutynowi. Pan Podsybirski pojawił się, tłumacząc się, dlaczego tych dokumentów nie dostarczył, zwalając winę na fakt rzekomego wykradzenia przez UOP. Dokumenty nie zostały zawłaszczone. Podsybirski oskarżył Ministerstwo Finansów o niedotrzymanie umowy. Minister Żelichowski zaś był wyraźnie niechętny ujawnianiu miejsca, które zlokalizowali jego ludzie. Ja tylko przedstawiłem krótką notatkę, proszono mi nawet, żebym sporządził jakąś mapę i poinformował, gdzie to jest. Powiedziałem, że żadnej mapy nie będę sporządzał, dopóki nie będzie to oficjalne stanowisko rządu. Te informacje się nie potwierdzały i po jakimś czasie taka informacja została od nas przekazana do pana premiera Grzegorza Kołodki. Po wyborach przestaliśmy rządzić, ja byłem posłem opozycji, więc sprawa poszła w zapomnienie i trwa do dziś. W 1997 roku warszawska prokuratura rejonowa stwierdziła, że umowa zawarta z Władysławem Podsybirskim obowiązuje nadal. Jak narodziła się legenda o złotym pociągu i dlaczego uwierzyli w nią ministrowie polskiego rządu? Aby to zrozumieć, trzeba cofnąć się do ostatnich miesięcy II wojny światowej, do dramatycznych wydarzeń, których widownią stał się wtedy Dolny Śląsk. Tutaj ewakuowano przemysł ciężki. Po pierwsze, w 1944, na przemysł 1944-1945 roku jakieś 50-60% niemieckiego przemysłu to były Czechy i Śląsk. Zakłady zbrojeniowe na Śląsku były mniej narażone na alianckie bombardowania. Na terenie Górnego i Dolnego Śląska Niemcy zbudowali szereg zakładów przemysłowych przetwarzających właśnie naturalne kopaliny w materiały pętne, materiały wojenne. W lipcu 1944 roku wojska sowieckie stanęły nad środkową Wisłą. W tym czasie dostępu do Górnego i Dolnego Śląska broniła niemiecka grupa Armii A pod dowództwem generała Harpego, w skład której wchodziły 4. i 1. Armia Pancerna, a także 17. Armia generała Szulcego. Przełamanie niemieckiej obrony na tym kierunku było zadaniem wojsk 1. Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa. Większość czy duża część wojsk czy rezerw wojskowych, które jeszcze Hitler posiadał, zostały skierowane w Ardeny. Z tego powodu grupa Armii A, która zajmowała się obroną Dolnego Śląska, właściwie no,
nie miała szans, żeby na dłuższą metę bronić się przed wojskami sowieckimi. Już w sierpniu 1944 roku z rozkazu szefa sztabu wojsk lądowych generała Guderiana Wrocław ogłoszono twierdzą. Połowę Wrocławia niemal wysadzono w powietrze, bo tam Niemcy bardzo zażarcie się bronili, przekształcono w taką twierdzę gruzów Wrocław. Strategicznie właściwie rzecz biorąc, no, było to tyle istotne, że miasto zajmowało w znacznej części wojska sowieckie, które gdzieś około połowy lutego trafiły właściwie prawie że do Nysy Łużyckiej, zostały stamtąd wycofane. W dużej części, szczególnie jednostki pancerne, aby zamknąć pierścień oblężenia wokół Wrocławia. Okazało się, że Wrocław będzie broniony. Sowiecka ofensywa ruszyła 12 stycznia z Przyczółka w rejonie Sandomierza. Niemieckie wojska w rejonie Kielc i Chęcin znalazły się w okrążeniu. Armia Czerwona zajęła całą Małopolskę i stanęła u bram Śląska. Generał Harpe został odwołany ze stanowiska. Jego miejsce zajął feldmarszałek Ferdinand Schörner, który miał za wszelką cenę obronić ostatni czynny ośrodek przemysłowy III Rzeszy. Jednak dowództwo niemieckie niczym nie było w stanie zrównoważyć sowieckiej przewagi. Nie pomogło nawet pośpieszne ściągnięcie na Górny Śląsk dwóch dywizji pancernych z Węgier. 28 stycznia cały Górnośląski Okręg Przemysłowy został zajęty przez Armię Czerwoną. Feldmarszałek Schörner wycofał swoje siły za Odrę. Tymczasem wojska pierwszego frontu ukraińskiego obeszły Wrocław od północy. W połowie lutego ostatecznie zamknięto pierścień okrążenia wokół miasta. Gauleiter Dolnego Śląska i komisarz obrony Rzeszy, Karl Hanke, przyrzekł Hitlerowi, że będzie bronił stolicy Dolnego Śląska do ostatniego żołnierza. 19 stycznia wydano rozkaz ewakuacji ludności cywilnej. Drogi prowadzące na zachód i południe wypełniły się tysiącami uchodźców. Niemcy ukrywali to, co się dało. Ukrywali nie tylko własny majątek, ale majątki zrabowane. Część archiwaliów, część zbiorów kultury przecież także z Berlina trafiło również tutaj na Dolny Śląsk i to było ukrywane. Przeciwko 50-tysięcznej załodze Wrocławia Rosjanie zgromadzili siły liczące około 150 tysięcy żołnierzy. Mimo to pierścień sowieckich wojsk nie był szczelny. Zetknąłem się jedynie z dwoma transportami. Zebrałem relacje ludzi, którzy coś widzieli, słyszeli. Tak naprawdę nie ma żadnych dowodów, że złoto z Wrocławia zostało ewakuowane pod koniec wojny. Chodziło o depozyt Banku Wrocławskiego i tam miały być materiały, dobra materialne, złoto, dzieła sztuki, ale również rezultaty badań naukowych, głównie nad tajnymi broniami. Jest pytaniem, dlaczego tak zażarcie broniono Wrocławie. Jedną z koncepcji, jedną z prób odpowiedzi jest twierdzenie, że były tam zakłady produkujące ową Wunderwaffe, tajną broń. Drugi transport najprawdopodobniej wyjechał z Jeleniej Góry i też trudno powiedzieć, czy on był wcześniejszy, czy późniejszy od wrocławskiego. Myśmy nigdy nie natrafili na jakiekolwiek materiały mówiące wprost, że złoto z Banku Wrocławskich zostało ewakuowane pod koniec wojny. Pamiętam, że pierwszy dowódca batalionu, pułkownik Bogdan Ginter, batalionu, w którym później miałem przyjemność służyć, opowiadał mi o samochodach ciężarowych, które najprawdopodobniej pochodziły z tego transportu wrocławskiego. Ginter opowiadał, że po przybyciu do Szklarskiej Poręby, przy szosie łączącej Szklarską Porębę z Harachowem, napotkał samochody ciężarowe na poboczu porzucone. Były tam jeszcze jakieś skrzynie, to były skrzynie metalowe, ale opróżnione i nic nie wskazywało. To pamiętam, że to było ni to sejf, ni to szafa pancerna, ni to jakaś taka metalowa skrzynia, ale nie było tam zamków wyłamanych, czyli ktoś je wcześniej otworzył. Najprawdopodobniej ten transport, moim zdaniem, ten transport padł łupem Armii Czerwonej. Z całą pewnością z Wrocławia zdołano ewakuować niektóre zakłady przemysłowe, urzędy, archiwa i kolekcje muzealne. To jest cała akcja ukrywania dzieł sztuki dolnośląskich i nie tylko dolnośląskich przez ówczesnego konserwatora regionalnego Gintera Grundmana. Ginter Grundman wytypował ponad 80 skrytek, w których zdeponowano cenne eksponaty. Lista tych miejsc została odnaleziona we Wrocławiu po wojnie. Została opublikowana przez Józefa Gębczaka, to była osoba, historyk sztuki, który był bardzo mocno zaangażowany w te poszukiwania. Załoga Festung Breslau skapitulowała 6 maja, 4 dni po zdobyciu Berlina. Armia Czerwona zajęła całą prowincję dolnośląską. Zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej, obszary na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej zostały oddane pod polską jurysdykcję. Jednak polska administracja jeszcze tu nie powstała, a Rosjanie traktowali zajęte tereny jak łup wojenny. Były specjalne trofejne komandy, czyli takie zespoły
do spraw zdobyczy, które zajmowały się selekcjonowaniem tej zdobyczy. W ramach tych ekip pracowali dobrzy znawcy dzieł sztuki, Rosjanie, historycy sztuki, ale funkcjonariusze etatowi NKWD lub osoby współpracujące z NKWD w tej dziedzinie. Ten rabunek sowiecki napotykał, tutaj trzeba powiedzieć uczciwie i oddać honor polskim komunistom, na opór tymczasowych władz polskich, zwłaszcza Władysław Gomułka, starał się uniemożliwić ten szaber na gigantyczną skalę. 17 lipca 1948 roku ministrowie przemysłu i handlu, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ziem odzyskanych wydali zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych z siedzibą we Wrocławiu. Tuż po wojnie, 47-48, na przełomie 46 i 7, pojawiły się firmy z pieczątkami, adresami, firmy poszukiwawcze. Do zadań przedsiębiorstwa należało wykrywanie, zabezpieczanie i przekazywanie właściwym władzom i instytucjom majątku państwowego znajdującego się na ziemiach odzyskanych. Pod pojęciem majątek państwowy rozumiano dobra materialne pozostawione lub ukryte przez Niemców. Chodziło głównie o surowce i maszyny, ale nie tylko. Przedsiębiorstwo zajmuje się odkrywaniem, zabezpieczaniem i upłynnianiem ujawnionych remanentów, jak również sporządza szkice lub plany podziemnych korytarzy, fabryk i obiektów. Pod szyldem tych pieczątek i firm cywilnych funkcjonował wywiad. Działające niecałe 2 lata przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych chwaliło się w ówczesnej prasie fantastycznymi sukcesami w eksplorowaniu niemieckich schowków i podziemnych obiektów na Dolnym Śląsku. Nikt do dzisiaj nie wie o tym, co zdołali wyciągnąć z ziemi i z wody i co zdołali wypatroszyć. Grupa pułkownika Lesiaka nie była zatem pierwszym rządowym zespołem, który zajmował się poszukiwaniami skarbów w Sudetach. Jeden z moich pracowników, który był ze mną, był z panem Podsybielskim i mi tę górkę pokazał. Prawdę powiedziawszy, ja nie zauważyłem tam nic szczególnego. Byli jednak tacy, którzy zauważyli. W połowie lat 90. Góra Sobierz została przekopana przez kilka prywatnych ekip poszukiwawczych. Jednej z nich towarzyszył dokumentalista i dziennikarz Ryszard Wójcik. Przyznaję, naciągnąłem ludzi na piękną przygodę. Potem ja im mówiłem normalnie, że słuchajcie, no, macie żal do mnie, że to nie wyszło? Aż skąd? Nie, no skoro nie, no to w porządku. To dlaczego on panu tu nie wykrył? Ta Niecka. To jeżeli by miał tą Nieckę, to on by panu ją wykrył. On tu nie robił na tej Niecce. I tu proszę pana... Niecka przecież jest tu. Dlaczego Niecka jest w tym miejscu, tu nie ja pokazałem. Nie mieliśmy na przykład kamer w podczerwieniu. Nie mieliśmy georadarów. Na zdjęciach lotniczych zbocza Góry Sobierz, w rejonie, gdzie miał znajdować się wlot tunelu, widać, że jeszcze na początku lat 80. były tu pola uprawne. Na najstarszych zdjęciach lotniczych, do których udało się dotrzeć, wykonanych 7 lat po wojnie, nie widać śladu jakichkolwiek innych prac ziemnych w tym miejscu. Jeśli jednak Niemcy coś tu ukryli, badania z użyciem georadaru powinny pomóc to zlokalizować. Oprócz tego, że odkrywa też pustki georadar, jest w stanie wykryć różnicę. Jeżeli na przykład wykopiemy jakąś dziurę, potem zasypiemy, to teren zostanie zrekultywowany. Jesteśmy w stanie rozróżnić tą różnicę w ułożeniu tej warstwy, chociaż jest ten sam grunt. No, dostaliśmy ładną dyfrakcję na krawędzi, z tym, że to może być anomalia tutaj ta, którą byśmy mogli zobaczyć, jakbyśmy weszli do tego. Tu coś mi się rysuje, no idź dalej. To jest bardzo ładny efekt, bardzo ładnie widoczny tutaj, na jakichś 2 metrach głębokości od powierzchni. Te studzienki, te zbiorniki, które tam są, to są zbiorniki retencyjne, które ujmują wody, które wypływają jakieś źródlane i były wykorzystywane jako rezerwuar wody dla tej miejscowości. Jest dużo śladów prowadzonych jakichś prac poszukiwawczych. Zresztą tutaj na tym miejscu, gdzie siedzimy, jest pełno otworów. Zobacz, na jakiej on tutaj głębokości wychodzi. On jest na głębokości
1,7 metra. To, co wcześniej wydawało nam się w trakcie pomiaru, że może być jakimś tunelem, ponieważ się pokazało na trzech równoległych profilach, odległych o 4 metry od siebie. Po przetwarzaniu wymiar tego wskazuje, że będzie to jednak coś mniejszego. Raczej tunel to nie będzie, ponieważ to ma szerokości mniej niż metr. W miejscu tych odwiertów na samej górze ponad tą łąką profile też nie wykazały żadnych zmian tuneli, czy zabetonowanych, zasypanych od góry, czy drążonych wewnątrz. Robiliśmy badania, w sumie było to blisko drogi, czyli takie najbardziej prawdopodobne miejsce wjechania tego pociągu. No, tam też nie widać żadnych śladów jakiejś działalności ludzkiej. Układ warstw jest stosunkowo regularny, także nie było tam żadnego przekopywania. Pułkownik Lesiak, choć dziś bagatelizuje całą sprawę, interesował się nie tylko Górą Sobierz. Dotarł m.in. do doktora Jacka Wilczura, który sprawą niemieckich schowków zajmował się od lat 60. Pułkownikowi Lesiakowi wówczas przekazałem kilka nazwisk i kilka adresów, wszystkie tam, w Nadolnym Śląsku, osób, które zajmowały się wydobywaniem ze schowków i przerzutem nielegalnym na zachód zawartości tych schowków. Jacek Wilczur, jako pracownik Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, zbierał informacje na temat miejsc, w których mogły być ukryte niemieckie depozyty. Prowadził też badania terenowe. Takich wypraw odbyłem 7. No, czas trwania ich był różny. Najdłuższy to był w okolicach Walimia. Podczas wojny więźniowie podobozów Gross Rosen drążyli w Walimiu, sztolnie będące częścią kompleksu Rize. W 1964 roku Jacek Wilczur otrzymał zgodę na przebadanie tych podziemi. Do pomocy dostał pluton saperów ze Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wyprawie towarzyszyła ekipa Polskiej Kroniki Filmowej oraz dwaj sowieccy dziennikarze. Dziennikarz akredytowany w Polsce to jest pracownik wywiadu sowieckiego. A zwłaszcza taki dziennikarz, który ma towarzyszyć polskiej ekipie w poszukiwaniach. Wtedy, kiedy były kolejne wyjścia w teren, upijaliśmy ich, ale do dna. Ekipie Wilczura udało się dotrzeć do świadków, polskich więźniów zatrudnionych przez organizację TODA przy budowie kompleksu. Komisja Wilczura zajmowała się na tym terenie przede wszystkim poszukiwaniem mogił zbiorowych, grobów ludzi, którzy tutaj zginęli podczas II wojny światowej przy budowie podziemi. Ja znalazłem sporą grupę, moim zdaniem, wymordowanych jeńców rosyjskich. Znaleźliśmy w jednym z miejsc klasyczną komorę na przechowywanie materiałów rozszczepialnych. Szalenie trudno jednoznacznie powiedzieć, czy Niemcy mieli zaawansowane badania nad bronią atomową, czy też nie. Technologicznie rzecz biorąc, III Rzesza była najbardziej zaawansowanym krajem, znacznie bardziej niż Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o techniki wojskowe różne, bo i rakiety przeciwlotnicze, i szereg różnych najnowocześniejszych broni na rakiety balistyczne, wszystko to Niemcy albo już mieli, albo już próbowali. Jacek Wilczur zaproponował wydawnictwu Ministerstwa Obrony Narodowej publikację efektów prac komisji. Projekt został jednak odrzucony. Ze względu na Sowietów, wydawnictwo boi się pisać o tych sprawach, które zawarłem w konspekcie, a które dotyczą ich, Sowietów. Wilczur twierdzi, że w pobliżu Walimia podczas wojny zostali zrzuceni sowieccy spadochroniarze, których zadaniem było rozpoznanie celu gigantycznych prac budowlanych prowadzonych w Górach Sowich. Ustalenia Wilczura ukazały się ostatecznie w formie zbeletryzowanej w serii Z Tygrysem. Informacji o sowieckich spadochroniarzach nie potwierdzają żadne znane źródła. Nie mogłem tylko z racji konwencji, w jakiej się Tygrys ukazywał, nie mogłem załączyć dokumentów. Wyprawie komisji Wilczura towarzyszyło żywe zainteresowanie. W Ekspresie Wieczornym ukazała się relacja kapitana Wojska Polskiego Włodzimierza Furyka, który w 1945 roku pełnił służbę w okolicach Zgorzelca. Na zaminowanej polanie znalazł 3 niemieckie ciężarówki wypełnione planami podziemnych fortyfikacji Walimia, Wałbrzycha, Wrocławia, Kętrzyna
i Stargardu Szczecińskiego. W 1968 roku Sąd Powiatowy w Rybniku przesłuchiwał kapitana Furyka. W trakcie prowadzenia działań przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ten konwój zmniejsza się, robi się jedna ciężarówka dokumentów. Zwracana jest uwaga przez śledczych tylko na wątek martyrologiczny, natomiast sprawa dokumentów rozmywa się, one znikają. W sprawie Walimia pojawia się także wątek przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych, które na przełomie lat 40. i 50. przejmowało tu porzucone przez Niemców maszyny i materiały budowlane. W dokumentach przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych są wyraźne zapisy mówiące, że ich dokumentacja została sporządzona w oparciu o oryginalne dokumenty niemieckie. Do dziś nieznane są żadne oryginalne niemieckie plany walimskich sztolni. Nie jest też jasne ich przeznaczenie. Prace Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich były monitorowane przez PRL-owskie służby specjalne. Wielu współpracowników komisji było jednocześnie etatowymi pracownikami Służby Bezpieczeństwa. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że tak było i wiedzieliśmy też kto. Najczęściej, nie zawsze, ale wiedzieliśmy kto. Jednym z takich ludzi był major Stanisław Siorek. Kariera poszukiwawcza majora Stanisława Siorka rozpoczęła się na początku lat 70. Wtedy był jeszcze kapitanem Wrocławskiej Służby Bezpieczeństwa. Siorek przeglądał archiwalne materiały Wrocławskiej Służby Bezpieczeństwa. Zainteresował się protokołami przesłuchań pewnego Niemca mieszkającego w powiecie złotoryjskim, Herberta Klose. Oficera niemieckiego, prawdopodobnie oficera SS, który zupełnie przypadkowo trafił do tej historii. Klose, podobnie jak wszyscy Niemcy, którzy pozostali na terenie Polski po wysiedleniach 1946-1947 roku, podlegał inwigilacji, podlegał obserwacji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Herbert Klose został w końcu lat 40. zatrzymany po raz pierwszy przez polskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ukrywał swoją przeszłość przez dłuższy czas, stąd też został między innymi aresztowany. No była to podstawa do tego, żeby zmusić go do współpracy. Podczas przesłuchań Herbert Klose w pewnym momencie sam wywołał kwestię złota. Protokół przesłuchania Herberta Klose z dnia 7 lutego 1953 roku. Pierwszy raz o zamiarach przechowywania złota dowiedziałem się w dniu 15 listopada 1944 roku, w czasie, gdy zostałem wezwany do prezydenta policji. Otrzymam dalsze polecenia od majora Ollenhauera. Ollenhauer pojawiał się w tej historii wielokrotnie, tak jak można wyczytać pod różnymi nazwiskami i w różnych mundurach i w różnych rangach. Także nie do końca wiadomo, po pierwsze, jak się nazywał, po drugie, oficerem jakich służb był. Na następny dzień wyjechaliśmy w teren wokół Wrocławia, gdzie major ten szukał gór, jednakże nic odpowiedniego nie znaleźliśmy. Major zaczął się do mnie żalić, jak on ma to wszystko załatwić. Front się stale zbliża i może zabraknąć czasu na ukrycie złota służącego jako podkład pod niemiecką walutę. Gdyby to złoto zginęło, to byłby już koniec niemieckiego państwa, naszej ojczyzny. Mówił, że trzeba również szukać miejsc koło Wrocławia, ponieważ będzie ściągane złoto od ludności cywilnej oraz ze sklepów jubilerskich, które trzeba również ukryć. Ja jemu doradziłem, że może bardziej będzie odpowiadała okolica Wilenbergu. U podnóża góry znajdowała się stara kopalnia srebra. Zejścia do kopalni czy też tunele zostały bądź to wysadzone, bądź to zasypane. Restauracja, która znajdowała się na szczycie tego wzniesienia, miała połączenie z kopalnią. W tej chwili jest to zasypany szyb, zasypany rumoszem skalnym szyb. Po wojnie Herbert Klose tutaj osiadł, ożenił się w Wielisławce, mieszkał właściwie do końca życia mieszkał w Wielisławce, tam do tej pory mieszka jego rodzina. Pytanie oczywiście jest takie, czy Herbert Klose został dlatego, że dostał taki rozkaz, czy Herbert Klose został dlatego, że wiedział, że gdzieś w okolicy jest ukryte złoto. Major oglądał wtedy te wejścia, po czym powiedział, że na wszelki wypadek będzie się Wilenberg nadawał. Po czym udaliśmy się na Spitzberg. W zeznaniach Herberta Klose i w całej późniejszej literaturze, która wokół tego narosła, ta groszczyca gdzieś niknie, więc być może ona nie odpowiadała oczekiwaniom ówczesnych oficerów niemieckich. Protokół przesłuchania Herberta Klose. Następnie udaliśmy się na Gredisburg. Gredisburg odpowiadał bardziej niż Spitzberg.
Jeśli chodzi o Grodziec, wydaje się tak z naszej perspektywy czasowej, że to miejsce również ze względu na to, że tam znajdowały się inne depozyty już, które tam zostały przywiezione, nie nadawało się do takiego ukrywania ad hoc jakichś zbiorów wrocławskich. Udaliśmy się w kierunku Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry do Cieplic, po czym w kierunku na Śnieżkę. Zaszliśmy na górę, po czym schodziliśmy z powrotem i major pokazał miejsce, które według niego najbardziej odpowiadało na wykonanie schowka i zakopanie złota. Jest jedna rzecz, na którą mało kto zwrócił uwagę. Herbert Kloze mówił o tym, że szli pod trasą kolejki linowej. Kolejka linowa w tamtym czasie na Śnieżkę tylko szła od strony czeskiej. Kolejka na Śnieżkę, czy też na Wielką Kopę po stronie polskiej została zbudowana bodaj w latach 50. czy 60. Nie do końca wiadomo, czy Herbert Kloze osobiście brał do końca udział w tej akcji, ponieważ z pewnych relacji można by wnioskować, że w tym kluczowym momencie znalazł się w szpitalu, spadł z konia, złamał rękę, znalazł się w szpitalu i tak naprawdę nie brał udziału, nie zna tego miejsca ostatecznego. Po pobycie w szpitalu, kiedy przestał brać czynny udział w poszukiwaniu miejsc do ukrycia depozytów wrocławskich, jego służba polegała na tym, że w prezydium policji zajmował się pilnowaniem zgromadzonych tam depozytów, samym pakowaniem skrzyń na ciężarówki, do tego używani byli więźniowie czy też jeńcy. Natomiast Herbert Kloze był takim nadzorcą całego tego, wszystkich tych operacji. Złoto było złożone w skrzyniach w piwnicy prezydium. Wszystkich skrzyń hermetycznie zamykanych było 56. Waga każdej skrzynki wynosiła od 50 do 200 kg. Za parę dni zostały zabrane przez wojsko skrzynie zawierające złoto i wywiezione. Ja zaś zwolniony od pilnowania tego. W latach 70. Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła na nowo rozpracowywanie Herberta Kloze. Major Stanisław Siorek przygotował szereg dokumentów, które w rezultacie wzbudziły zainteresowanie centrali w Warszawie. I na początku lat 80., kiedy ministrem MSW został generał Czesław Kiszczak, wydano dyspozycję, żeby rozpocząć poszukiwania na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o oficerów, którzy koordynowali pracę w terenie, to z Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego był to podpułkownik Bogdan Chrobot. Szef zarządu, pułkownik Sochal, powiedział mi, o co chodzi, że to są depozyty, które być może mogą być odzyskane. Tak zwany depozyt wrocławski. Jedną z takich lokalizacji była tak zwana Kozacka Dolina w rejonie Borowic i to był pierwszy obiekt, pierwsze miejsce, w którym rozpoczęto poszukiwania. Miało to być sekretne, czyli owiane tajemnicą i nikomu nie wolno było o tym mówić. W pierwszym kwartale bieżącego roku prowadzono na obszarze województwa jeleniogórskiego poszukiwania skrytki z walorami byłego Banku Rzeszy, oddział Wrocław. Mimo poważnych wysiłków i przerzucenia około 200 metrów sześciennych kamieni oraz wydrążenia tunelu na głębokości około 6 metrów, nie dotarto do oczekiwanego wyrobiska. Zarządzamy kontynuowanie poszukiwań zarówno w rozpoznanym miejscu, jak również prowadzenia ustaleń w innych rejonach. Podpisano: szef Wojskowej Służby Wewnętrznej generał Czesław Kiszczak, szef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego generał Wojciech Barański. Dostałem zezwolenie na wyjazd w teren, na przeprowadzenie rekonesansu poszczególnych. Tam było w tej chwili chyba było 11 czy 12 obiektów. Wyznaczony zespół oficerów w składzie podpułkownik Bogdan Chrobot i major Jerzy Liwski z szefostwa WSW przeprowadził prace operacyjno-informacyjne i badawcze w rejonie Sudetów. Ustalono, że do najbardziej interesujących obiektów należy zaliczyć zamek w rejonie Sosnówka, Ślęża w rejonie masywu Góry Ślęży, Wielisławka w rejonie góry Wodzisław Złotoryjski, wieś Sędziszowa, Lasek w rejonie Lubiąża koło Wołowa, Domek Myśliwski w rejonie Małego Stawu na Śnieżce, Huta Julia, Miedzianka, Karpniki, Tunel w rejonie Staniszowa, Miłków, Chojnik. Na podstawie przeprowadzonej analizy z rekonesansu oraz badań geofizycznych obiektu Zamek wynika, że na terenie interesującego obiektu występują podziemne wyrobiska oraz ukryte przedmioty. Proponuje się wystąpić do ministra spraw wewnętrznych o wyrażenie zgody i włączenie do zespołu majora Siorka. Penetracja ruin tzw. zamku księcia Henryka w okolicy wsi Sosnówka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
najbardziej takim obiektem nadającym się do penetracji, do zamknięcia przed osobami postronnymi był zamek w Lubiążu. Klasztor cysterski w Lubiążu to jeden z największych obiektów sakralnych w środkowo-wschodniej Europie. Zespół klasztorny rozbudowano na przełomie XVII i XVIII stulecia. Był to okres największego rozkwitu konwentu. Kościelne i pałacowe wnętrza wypełniły wówczas bogate barokowe dekoracje i obrazy autorstwa znakomitego malarza Michaela Wilmana. Pod rządami pruskimi klasztor sekularyzowano i przekształcono w zakład psychiatryczny. Od tego czasu trwała systematyczna grabież dzieł sztuki zgromadzonych w klasztorze. Na przełomie maja i czerwca 1942 roku do klasztoru w Lubiążu przeniesiono fabrykę Telefunken AG Berlin. Projektowano i budowano tu m.in. nowoczesne radary i inne urządzenia radiolokacyjne. Major Siorek podejrzewał, że właściwa fabryka mieściła się w rozległych, nieodkrytych podziemiach położonych pomiędzy klasztorem a pobliską górą Trzech Krzyży. Pewne informacje, jakie są zeznania świadków, byłych pracowników fabryki, która tam się znajdowała, wskazywało na to, że ten obiekt nie został do końca zlokalizowany i być może jego położenie jest gdzieś pod ziemią. Mieliśmy opiekę archeologiczną z Wrocławia, doktora Kaletyna. Do przeprowadzenia badań zaangażowano znanego radiestetę Karola Tomale. Powiedział, tu się coś dzieje, tu jest silna przemiana struktury, ja to czuję, mówię, ja to czuję. I mówi, tu niewątpliwie, tu na pewno są tunele. Kierownictwo grupy operacyjnej MON i MSW liczyło, że w podziemnej fabryce Niemcy ukryli złoto i inne wartościowe przedmioty. Nam podlegały bezpośrednio działania specjalne, czyli wojska specjalne, komandosi. Dowiedzieliśmy się, że przyjechało wojsko, przyjechali saperzy, by podobno rozminować jakieś tajemnicze ładunki ukryte gdzieś na obszarze międzyklasztornym. Ustalenia radiestety zweryfikowano przy pomocy specjalistycznego sprzętu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych. W miejscu wskazanym przez radiestetę zlokalizowano pozostałości średniowiecznego grodu. Niestety tam w tych podziemiach, w tych piwnicach, w studniach nie było dużo ciekawych rzeczy. Oni rozumieli, że interpretacja geomorfologa, geodety, architekta jest niepodważalna. Wprowadziłem tam koparkę i ona rozpoczęła badanie tego podłoża. I w pewnym momencie rozsypały się monety złote i srebrne do piasku. O znalezieniu monet dowiedzieliśmy się gdzieś pół roku po faktycznym odkryciu tego skarbu. A o tym, że były złote monety, to w zasadzie rok później gdzieś dopiero. Z tymi monetami żeśmy pojechali do Urzędu Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Tam szef Urzędu Bezpieczeństwa od razu wezwał majora Siorka, który powinien stanowić moją ochronę tam operacyjną, ale jego w tym dniu nie było w Lubiążu. On wezwał tego Siorka i mówi, no wreszcie się doczekał swojego skarbu. Mówi, co teraz zrobić z tym? Ja mówię, w związku z tym, że to jest moja praca, więc ja muszę przedstawić to swojemu szefowi. Panie pułkowniku, jest taka sytuacja. On mówi, proszę to wszystko zapakować i przywozić do Warszawy natychmiast. Po drodze zauważyłem, że dwóch opiekunów z WSW zaczynają między sobą układać jakiś plan działania warszawski. 89 monet jako skarb z Lubiąża zostało darowanych do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zatajono wtedy fakt, że jest to tylko mała część rzeczywiście znalezionego zespołu monet i że cała reszta została przeznaczona na sprzedaż na Zachodzie. Na początku lat 90. prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnej sprzedaży skarbu z Lubiąża. Przesłuchano wojskowych biorących udział w jego znalezieniu i konwojowaniu, jednak sprawę umorzono z powodu przedawnienia.
jesienią 1990 roku Zamek Królewski w Warszawie otrzymał informację, że w materiałach po rozwiązanej Wojskowej Służbie Wewnętrznej znalazł się zbiór monet złotych i srebrnych z XVII i XVIII wieku. Okazały się partią skarbu, która została wyselekcjonowana do sprzedaży na Zachodzie i sprzedaż ta się nie powiodła. Wiadomo, że było tam znacznie więcej talarów. W tej chwili widzimy tylko trzy, a było ich kilkadziesiąt. Do tego dochodziło 69 monet złotych. Monety znalezione w lubiąskim klasztorze to jedyny znany efekt szerokiej akcji poszukiwawczej podjętej przez MSW i MON w latach 80. Nie wiadomo, dlaczego nie położono większego nacisku na dokładne zbadanie miejsc, które Herbert Klose w swoich zeznaniach wskazywał jako najbardziej prawdopodobne miejsca ukrycia złota Wrocławia. Problem w tym, że wokół sprawy ukrywania i poszukiwania niemieckich depozytów narosło już tyle dezinformacji i niepotwierdzonych plotek, że nie wiadomo, co w tej historii jest prawdą, a co zwykłą konfabulacją. Wielisławka i rejon Śnieżki co prawda znalazły się na liście 11 obiektów typowanych przez grupę operacyjną, ale bardziej obiecujące wydawały się Lubiąż i Kozacka Dolina. Major Stanisław Siorek z Wrocławskiej Służby Bezpieczeństwa koncentrował się na informacjach o domniemanej podziemnej fabryce w Lubiążu, a oficerowie kierujący akcją poszukiwawczą opierali się głównie na jego ustaleniach. Bardzo mało wiemy o efektach poszukiwań niemieckich skarbów po 1945 roku. W 1972 roku Telewizja Polska pod okiem Służby Bezpieczeństwa zrealizowała reportaż Gdzie jest złoto, w którym wystąpił Herbert Klose. Materiał trafił na półkę i nigdy nie był emitowany. Klose wyjechał do rodziny w Niemczech, gdzie zmarł w 1996 roku. Dwa lata później zmarł major Stanisław Siorek. Dotrzeby wielokrotnie większych pieniędzy i większych możliwości technicznych, żeby to znaleźć. Bo te, że tak powiem, ślady ostygłe. Tutaj raczej trzeba byłoby działać nie metodami detektywistycznymi, nie przemyślnością, a siłą. To znaczy, no powiedzmy, jeżeli jest jakaś podejrzana podziemna budowla, no to po prostu trzeba byłoby rozkopać, trzeba byłoby się dostać do środka, no a to inwestycje równe budowie ogromnych kopalni odkrywkowych. Akcje, które oficjalnie zamknięto, często były kontynuowane. Po zakończeniu operacji z początku lat 80. major Jerzy Liwski z Wojskowych Służb Wewnętrznych nie stracił zainteresowania tematem. Drugi, trzeci, czwarty rok to tam przyszedł, jeszcze prosił, czy ewentualnie bym nie wziął udziału. Ja powiedziałem, że nie, dziękuję. Także Urząd Ochrony Państwa w latach 90. nie stracił nadziei, nawet po tym, jak pułkownik Jan Lesiak ustalił, że złota nie ma. Po wyborach zgłosił się do mnie jakiś przedstawiciel Urzędu Ochrony Państwa z prośbą, żebym wskazał miejsce, gdzie znalazłem ten otwór, więc powiedziałem, że dopóki nie będzie to oficjalne stanowisko rządu, to ode mnie te informacje nie uzyskają. Być może służby specjalne dalej szukają złota III Rzeszy. Być może jakiś młody funkcjonariusz, przeglądając pożółkłe teczki w archiwum, podejmie na nowo jeden z porzuconych wiele lat temu tropów. Stało się coś takiego, o czym ja uprzedzałem dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Polskich. Uprzedzałem go, że one mogą zniknąć z archiwum Głównej Komisji. Zniknęły. Były takie przypadki, że w czasie naszych prac w Lubiążu przyjeżdżali Niemcy. Nawet do tego stopnia, że przesiadali się w polskie samochody we Wrocławiu, w syrenkę i przyjechali pod bramę zamku. Dopiero komandosi, sprawdzając, prawda, osoby, które chciały tam wejść, okazało się, że to byli Niemcy. Penetracja była w czasie, kiedy my żeśmy dany obiekt mieli na uwadze, to penetracja była natychmiastowa.